To, co usłyszeliśmy, nie należy do literatury pięknej. To nie utwór, nie poezja, nie mitologia. To proces sądowy w cywilizowanym państwie, w imperium z rozwiniętym prawem rzymskim. Jeszcze dzisiaj korzystamy z tego prawa. Jego zasady są starannie wykładane na wszystkich studiach prawniczych. Prawo rzymskie. Studenci z tego prawa mają egzaminy. Muszą wiedzieć, co to znaczy takie zasady, jak na przykład audiatur et altera pars, czy nullum crimen, nulla pena sine lege. Czyli niech będzie usłyszana i druga strona. I nie ma przestępstwa, jeśli nie wykracza się przeciw prawu. To, co usłyszeliśmy, to proces sądowy w imperium świata. Sąd nad pewnym człowiekiem, którego sądzą wszyscy i chcą go skazać na śmierć. Ale tak, żeby nie być winnym w tym oskarżeniu niesprawiedliwym. I rzeczywiście, kto tu jest winny? Judasz? On usprawiedliwia się. On zwrócił 30 strybnikom, arcykapłanom, ale oni nie chcieli je brać. Judasz rzucił strybniki do przybytku. Arcykapłani, usprawiedliwiając się, powiedzieli, nie wolno kłaść te pieniądze do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew. Wysoka Rada Żydowska też nie osądziła Jezusa, tylko odesłali go do władzy państwowej, do rzymskiego prokuratora, Poncjusza Pilata. Ten znowu go przesłuchiwał i umył ręce wobec tłumu i powiedział, ja nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. I nie skazał, nie wydał dekretu, nie podjął decyzji o ukrzyżowaniu, tylko uległ presji tłumu, wydał go na ukrzyżowanie. Nie dał rozkazu, uległ presji. Uczniowie jego woleli ukryć się, woleli przemilczyć. Piotr zaparł się jego, ale potem, usprawiedliwiając się, gorzko płakał. Sądzili go wszyscy, ale tak, aby być bezwinny. I ukrzyżowali tego człowieka. Okazuje się, że człowiek może sądzić Boga, może od Boga odwrócić się, może Boga wyrzucić ze swojego miasta, ze swojego państwa, może go wyrzucić z tego świata. Okazuje się, że człowiek może ukrzyżować Boga. Może żyć bez Boga. Ale okazuje się, że kiedy człowiek ukrzyżuje Boga, wtedy sam stanie przed tym, którego ukrzyżował.
I wtedy spostrzeży się, że stanął przed sędzią, którego sądził niesprawiedliwie. Teraz, kiedy człowiek stoi przed sędzią wywyższonym na krzyżu, trzeba jednak odpowiedzieć, kto to zrobił, kto go ukrzyżował. Chyba nie ja, Panie, i chyba nie ja, i nie ja, i nie ja. Ale w tym momencie, kiedy kur zapieje, każdy z nas może gorzko zapłakać. Razem z Piotrem gorzko zapłakać i powiedzieć: Boże, przebacz nam, bo nie wiemy, co czynimy. Wspomnij, Jezu, na nas, gdy będziesz w swoim królestwie. Amen.